Sagrajewo. No, sam jestem ciekaw, co będzie. Dla mnie na dzisiaj jest to spółka numer jeden. Baj, baj, baj i zobaczymy, co z tego, wyniknie. Gramy klasycznie. Fala trzecia, fala czwarta, formacja. Dzisiaj wygenerowany sygnał kupna. Obroty ostatnie tutaj na dnie, tu też, tu są jakieś wymiany. Nowy szczyt, atak na 11,50 na 12 zł. Potem być może wyżej. Ruch powrotny do poprzedniego szczytu. Dla mnie jest to spółka numer jeden z dzisiejszych 400 spółek, które obejrzałem. Gdybym miał. To jest ten, powiem w ten sposób. To jest spółka. Gdybym jutro nie wstawał o 4:30 i nie wyjeżdżał, to jest to faktycznie spółka, którą jutro wkładałbym pieniądze. No, takie jest moje zdanie. Sprawdzimy, jak to wygląda. Sam jestem ciekaw, czy ona zapłaci. Jak Państwo pamiętacie, tydzień temu, jak się spotkaliśmy, jedyną spółką, którą tak naprawdę, która mi się podobała i powiedziałbym, że to jest to jedyna spółka, w którą warto włożyć pieniądze, to jest Grajewo. Grajewo zrobiło nowy szczyt. Połowa pozycji jest zamknięta, resztę pozycji na trailing. Jedynka, dwójka, trójka, czwórka, piątka. Jeszcze raz powinno być wyjście w okolicach z poprzedniego szczytu. Bardzo niepokoi mnie ten wolumen ogromny, który tutaj się pojawił, ale połowa pozycji do zamknięcia, a resztę pozycji na trailing. Stop loss na zero. I ta pozycja jest w grze. Jeżeli to jest przyjęcie akcji przed poważnym ruchem w górę, no to Grajewo jest w grze. Wyprzedania i wykupienia. Oczywiście jesteśmy mocno wyprzedani i tutaj w każdej chwili może dojść do ruchu kontrakcyjnego. Szczególnie, że jak za chwilę zobaczymy, polski rynek wygląda na wyjątkowo silny. Po raz pierwszy od bardzo dawna mamy dywergencję między światem a Polską. Wygląda na to, że WIG20 zaczął wyprzedzać zachowanie S&P. No i możemy sobie zadać pytanie, co to może dla nas oznaczać i jak duża może być kontrakcja. Też dostałem pytanie w mailu, czy polski rynek ubija już dołek, to już trochę trwa, czy możemy liczyć na jakiś wzrost. No wydaje się, że na ten moment rynek faktycznie zachowuje się silniej aniżeli świat. W przypadku pokonania jako potwierdzającego sygnału 2100 możemy liczyć na atak w strefę 2200-2250. Myślę, że w przypadku kontry to jest ten poziom, gdzie możemy spodziewać się ruchu korekcyjnego. Na wykresie tygodniowym mamy narysowaną formację Inside Bar na WIG20 na tygodniach. To jest dzisiaj pierwszy dzień, rysuje się na razie szarka, ale to jest za mało, żeby zakładać, że do piątku ten szark będzie. Jeżeli WIG20 wybije w tej chwili poziom 2100,13, czyli zapali 2101, to faktycznie wejdzie nam wstępny, ryzykowny, bo pod prąd trendu sygnał kupna na inside bar. Zasięg minimalny ruchu to 100 punktów w górę. Jeżeli chodzi o wykres tygodniowy, tu już jest sytuacja zdecydowanie bardziej czytelna. Inside bar pod oporem, pod poziomem 2100 i o tym mówiliśmy 2 tygodnie temu. Wyjście z inside bara górą. No tutaj tydzień, 2 tygodnie temu ja mówiłem, że spółki nie mają struktur na wzrost, dlatego jeżeli indeks wybije, to spółki pójdą bez struktury. No i tutaj miałem taką sugestię, że jeżeli już sobie wybrać te kontrakty terminowe najbezpieczniej, bo one pójdą na pewno, a nie wiemy, którymi spółkami ruch będzie zrobiony i że jeżeli WIG20 pójdzie, no to wiadomo, że musi być zrobiony spółkami. To akurat ten poziom mieliśmy tutaj dość jasno określony. W tej chwili jesteśmy na 45 tygodniowej, to jest poziom 2240 po 200-punktowym ruchu w górę. Wszyscy gramy w tej chwili na głowę z ramionami. Na WIG-u 20 ona nie jest tak widoczna, ponieważ były jakieś tam odcięcia. Dopóki nie wrócimy powyżej linii szyi, absolutnie brak zgody na pozycję długą. Musimy się z tym pogodzić. Kompresja by generowała dzisiaj sygnał sprzedaży. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli ma się target na poziomie
indeksu amerykańskiego, to praktycznie można było być z pozycji na szczycie w sposób absolutnie logiczny. Jeżeli ktoś patrzy tylko na polski rynek, nie patrzy na amerykański, wychodzi dopiero dzisiaj, na to jest zdecydowanie za późno. Tam nawet można było otwierać pozycję krótką ze stop lossem na Dow Jonesie, ryzyko było około 40 punktów, jeżeli ktoś ją krótką grać lubi. Dopóki nie wrócimy powyżej na WIG-u, powyżej 40 136, no przesada, powyżej 40 tysięcy, powyżej tej niebieskiej i powyżej linii szyi, no to mamy brak zgody. To jest pierwsza rzecz, którą tutaj obserwujemy. Klasyczny w przypadku ruchu w górę pies Baskerville. Mieliśmy, to było zagranie na kontraktach na psa Baskervillów w momencie, kiedy zostanie pokonana linia szyi, głowy z ramionami na spadek, rysuje nam się pies. Zasięg minimalny ruchu, jak wiemy, to jest poprzedni szczyt. Za chwilę omówimy ten poprzedni szczyt, natomiast to zagranie, jak widzimy, te punkty, jak obiecywałem dwa tygodnie temu, były do wzięcia. PKN Orlen, ogromny plus. To jest w tej chwili dla mnie jedyna spółka, nawet jak dzisiaj się zastanawiałem, w którą zaryzykowałbym włożenie pieniędzy. W związku z tym jeszcze raz, co mamy? Odpadnięcie, obrona kompresji, jesteśmy powyżej, stop loss 37,32. Na dniach to akurat nie wygląda tak fantastycznie, lepiej wygląda na wykresie miesięcznym. Zwróćcie uwagę, wchodzi kompresja na sygnale miesięcznym po kilku miesiącach bycia poza rynkiem, gdzie 37,93 rezyduje stop loss. Ten stop loss jest bardzo, bardzo blisko, a na wykresie dziennym w przypadku PKN-u interesują nas średnie, gdzie jesteśmy po ruchu powrotnym do 45. Na wykresie tygodniowym pięknie się przecięły z już wykonanym ruchem powrotnym. Zwróćcie uwagę, ruch powrotny do 15,45, wejście w trend. Co wynika z tej analizy? Kolejne 37 wsparcie na poziomie między 37 do 37,50 macie trzy niezależne rzeczy, które mówią, że jest to wsparcie. Od tych cen to jest około 9% i to jest faktycznie dość wysoko. Target dla pozycji z wykresu tygodniowego to jest gdzieś 47 zł z pierwszym oporem w okolicach 45. Czy jest to możliwe, żeby PKN tyle kosztował? Powiem szczerze, jakoś ciężko to sobie wyobrazić, ale wykres jest wykres. Mamy także formację, zwróćcie uwagę. Papier jest utrendowiony i poniżej tego poziomu nie możemy schodzić. Na dzień dzisiejszy jest to jedyna spółka, w którą warto włożyć pieniądze, zasięg 49 zł i dopóki kompresja trzyma na niej siedzieć. I tutaj jest duży plus i to jest temat do, moim zdaniem, do gry. Tak. Pamiętajmy o tym poziomie, sprawdźmy, gdzie on jest. Ja w ogóle przejdę na wykres dzienny w tym momencie. I poszukajmy tego największego wolumenu. Jest. To jest, powiększmy to i wstawimy sobie poziom, tak, to jest ta świeca. Zamknięcie tej świecy. To jest poziom 45,69. I tutaj, na tym wolumenie 10 milionów akcji, PKN ma opór. I przekręcamy to dalej. O, dokładnie. Pamiętajmy o tym, że tutaj na tym poziomie jest 10 milionów akcji i przynajmniej na chwilę powinniśmy się w tych okolicach zatrzymać.